Przed siódmą sesją Sejmiku Województwa Opolskiego odbyła się konferencja prasowa, którą zdominował temat powodzi, pomocy poszkodowanym oraz wstępnych szacunków strat. Niejako w tle tej sesji z pewnością są tematy powodziowe, które myślę wszystkich mieszkańców województwa, najbardziej oczywiście tych bezpośrednio dotkniętych, ale też i wszystkich innych, którzy wspierają, interesują. My w tym zakresie działamy strategicznie i długofalowo. Do uruchomionego hubu przeładunkowego, który w tej chwili funkcjonuje w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, dzięki współpracy z wojewodą i z prezydentem miasta Opola, no trafia pomoc z bardzo, bardzo wielu źródeł. Apelujemy również o to, aby, jak zresztą wszyscy, którzy organizują tę pomoc, aby zamknąć już kwestie związane z pomocą żywnościową i wodą, bo tej mamy naprawdę pod dostatkiem. Warto w tym miejscu również wspomnieć o tym, co robi Wojewódzki Urząd Pracy. Tutaj przyjmuje wnioski na pożyczki, o które mogą się starać przedsiębiorcy. Również dzięki Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy pomoc mogą otrzymać te osoby, które poszukują pracy, gdyż firmy z powodu między innymi powodzi przestały działać. Wstępne szacunki, jeśli chodzi o Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli zarówno jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, przepusty i mosty na tych drogach, to ten wstępny szacunek na dzisiaj, zaznaczam bardzo wstępny, jest na poziomie 337 milionów